Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 i Ganci sezon drugi. Widzowie, dzisiaj zaczynamy sobie wyjątkowo, bo dawno tutaj nie zaczynaliśmy, na osiedlu. Tam chłopaki już na nas czekają i Tony zaraz do nich dołączy, ale zanim dołączy do nich, widzowie, to przypominam, żebyście zostawili lajka i suba na dole, czyli jeszcze tego nie robicie, bo przypominam, że każde 500 lajków to jest jeden punkt reputacji dla Tonego, więc zostawiasz lajka w tym momencie, widzu, będę ci wtedy bardzo, bardzo wdzięczny. No i suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, bo tych subskrybentów mamy, osób, które nie subskrybują, mamy około 30%, więc widzowie, subskrybujcie, bo no warto być na bieżąco z tym, co tu się dzieje. Ściganci, no dymy, wybuchy, pościgi, wiadomo jak to tutaj jest. Ale widzowie, podjęliście decyzję taką, że mówimy Bradowi całą prawdę o tej sytuacji, jaka obecnie ma miejsce. Zobaczymy, co na to Brad. No i też udało wam się wbić lajki, więc dzisiaj też są ściganci zamiast apokalipsy, więc dla fanów apokalipsy no to jest zła wiadomość, ale dla fanów ścigantów jest to dobra wiadomość, więc no niestety, no nikt, nie każdy zawsze będzie uszczęśliwiony, ale za to za dwa dni, czyli pojutrze, wlatuje już normalnie na kanał Apokalipsa, więc dla tych fanów, no będzie po prostu pojutrze. Nie musicie się o to martwić, może za to nagramy wam po prostu trochę dłuższy odcinek niż to zazwyczaj bywa. Dobra widzowie, ja zaczynam, idę do chłopaków, bo dzieje się grubo. Znaczy no, na razie się nic nie dzieje, ale zobaczycie, co będzie dalej, bo trzeba będzie dzisiaj koniecznie porozmawiać z Bradem, pokazać, przekazać mu te informacje. Siema Tony. Siema. Co tam? No dobrze w sumie. Śpiąca królewna wstała w końcu. No, czy taka śpiąca, czy królewna, to nie wiem. Czy w ogóle wiesz, którą mamy godzinę? Nie. A, no właśnie. Ogólnie to tak, bo Tony ci nie mówiłem, ale wczoraj coś szukałem, szperałem, no i znalazłem sobie nowy samochód. W sensie, no, mogę w sumie pojechać kupić. I nie wiem, czy chcecie też ze mną jechać? Jazda, jasne, kupić. A co z waszą wspólną BM-ką? Bo to jeszcze jest wasze wspólne auto? Oddałem mu pieniądze. Oddał mi tam część tego, co zapłaciłem za Sentinela, jakby swoją połowę i jesteśmy dogadani, a ja sobie kupię nowe po prostu. Okej, okay, spoko. I co, i naprawdę chcesz to legalnie kupić? No tak. Nie, no spokojnie, ja kupię to legalnie. A, dobrze, że ty kupisz to legalnie, bo niektórzy tego czasami nie kupują legalnie. BMK też jest legalnie. No tak. Znaczy, może wszystko nie tablice, bo są przebite, ale nieważne. No. Ogólnie wam powiem, że są trochę niewyspany dzisiaj. Dobranoc. A ile spałeś? Z dwie godziny, może? No to... to. Może lepiej, nie wiem, nie wsiadać za kierownicę dzisiaj? Jakoś muszę Arona zawieźć pod nowe auto, nie? No, w sensie ja mam zajęcie, więc ja go nie zawiozę, a Jay lepiej, żeby go po prostu nie zawoził. Jeśli chodzi o kupno auta. No właśnie. Ja w sumie jadę z Dante, no także. Tak? Przepraszam bardzo, no. A co wy robicie? Papuszki i rozłożki? Czyli czekaj, czyli jednak? No. Weź powiedz. Co ja będę mówił? Niech się zastanawiają, o co chodzi. No, niech się zastanawiają. Jak się zrobi, to się dowiecie. Dokładnie. Tak. Dziwnie to brzmi. I Madzi, albo... Dobra, zobaczycie w swoim czasie, po prostu. Okej, okay, nie wnikam. Powiem ale tylko, wiecie, że jeżeli macie jakiś romans czy coś, to możecie powiedzieć, nie? A, romans możemy? To ja mam z tobą. O, to dobra, prawda. Jedziemy stąd. Nie, powiem tylko, że Jamie do czegoś przekonał. Nie interesuje mnie to jednak, wiecie? Totalnie mam was nie, w dupsku. Nie, on żartował przecież. Żartował. Nie, gdzie masz to auto? Co? Gdzie masz to auto? Chyba tutaj. Tak blisko? A co to jest w ogóle tutaj? Jakiś gość prywatny, handlarzyk jak zwykle, czy... No, jakiś komis, nie? Tam sprzedają auto. O, wiesz, że ta komis łatwo ci oszukać nie będzie? Jaki jest plan na dzisiaj? No nie wiem, jaki plan na dzisiaj. No i jak próbujesz go wykiwać? Żeby zaoszczędzić. Nie, no ja myślę, że chyba kupię normalnie, nie? Nie będę kombinować jak z Jay. Po prostu kupię normalnie. Ja się chyba dzisiaj w jakiejś alternatywnej rzeczywistości obudziłem. Jay z Dante się lubią, ty z Jayem nic nie kombinujecie, słońce świeci, ptaszki śpiewają, ja nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj. Tak, to dziwne trochę. To tutaj? No, tutaj no. Wiem, że nie wygląda to za najlepiej, ale może coś, jakieś fajne auto tu będzie, nie? No wiesz, no raczej twoje fundusze ci nie pozwalają pójść do salonu, nie? No tak. No lepiej tutaj chyba niż od jakiegoś gościa prywaciarza. No. Znaczy prywaciarza, no takiego... Może chociaż tutaj nie będą próbować mnie oszukać. No, w tym to wiadomo jak jest zawsze, nie? Ale zawsze warto mieć nadzieję, tak? Nadzieja umiera ostatnio, nie? Nadzieja matką głupich. Się może porozglądamy, a nie tak będziemy chodzić. No, w sumie racja. Ja myślę, że to do ciebie pasuje. No nie. Słuchaj, nie na draga, to. Na dragu będziesz tak śmigał. Wszystkie wyścigi wtedy draga twoje, dragowe. W ogóle drag się odmienia?
Bo draga to dziwnie brzmi, dragowe też dziwnie brzmi. To jakoś tak, kurde, nie wiem. Myślę, że to na pewno nie, bo to jakiś klocek. Nie chcę tego, tak nie chcesz? A to tutaj? To już lepsze. To? O kurde, szczerze kupiłbym, ale no nie mam kasy na takie coś, nie? Jestem ciekaw, kto normalnie takie auto da komis oddaje? Nie wiem, może coś z nim nie tak jest? No to miałoby najwięcej sensu, jakby coś było tu nie tak. Tam jakieś może ciekawsze są. O, to się nazywało jak? Nie wiem. Przepraszam, ile to białe kosztuje? No myślę, że nad tym byś mógł pomyśleć. Tak szczerze. Proszę pana, ja chcę kupić ten biały samochód. Aha. Tak, jestem zainteresowany, tak? Tak, jestem zainteresowany tym samochodem. Okej. Potrzebuje pan jakichś informacji, czy pan bierze w ciemno? No, w sumie mógłby pan coś opowiedzieć o nim, nie wiem. No to tak, ogólnie jestem tutaj tylko sprzedawcą, tak? Nie znam się zbytnio na tych samochodach wszystkich. Zostań. Ale ile ma koni na przykład, albo co innego? Albo nie wiem, ile pali? Samochód ma 177 koni. Widzowie, auto nie ma tablic rejestracyjnych. Pali. Tak, pali tylko pali, napomknę, tak, nie? Auto nie ma tablic rejestracyjnych, a Aroń się na nie rzucił jak... Nie wiem. Jak widać, jest biały. Był bardzo mało używany, tak, oczywiście. Może pan sobie wsiąść do samochodu, że... Pytanko mam jedno. Tak, słucham. Czemu wszystkie auta na tutaj mają tablice rejestracyjne, a te jako jedyne nie ma? Właśnie, sam nie wiem. Musiałbym do kierownika przesłonić się pan. Prawdopodobnie nie jest jeszcze zarejestrowany, będzie trzeba zarejestrować. Dobrze, proszę pana, a jaka jest cena tego samochodu? Samochód kosztuje 2000 dolarów, lecz można się targować. Tak mało? To jeszcze od pana zależy. Tak, tak mało. To ja bym może zaproponował 1800. A co pan powie na 1950? Nie, widzowie, mam coś dziwne przyczucie co do tego Lexusa. 25. Strasznie jakieś, nie wiem, może to jest normalne, no może dobrze, ja po prostu będzie. Już no dziwnie zwracam uwagę na szczegóły, dobrze. Ale coś mi tutaj nie gra z tymi rejestracjami. Zostawać w ogóle zanim... Tak, tak, proszę sobie wsiąść. Z kolegą pan jedzie? Jadę. Tak. To ja wolałbym, żebym też siedział z tyłu samochodu, żeby nie było. Dobra. Także może pan ruszać. Tak, tylko tutaj domknę maskę. Okej. No i jak, Aron? Pierwsze metry? No, w sumie spoko. Ale dzisiaj korek jest. No... Tragedia na tych drogach los są. Przejechał pan na czerwonym. Trochę nieodpowiednio. Nic pan nie widział. Ron. Dobrze, uznajemy to. Jeździ normalnie w miarę. My w sumie możemy jeździć autem bez tablic po mieście? Nie do końca, ale jeżeli jest jeszcze niesprzedane, no to może pan. Proponowałbym ogólnie wezwać lawetę, ale to już na przypadek możecie panowie jechać. Dobra, sprawdźmy. Bardziej. Proponowałbym autostradę. O kurde, przejechałem. No, weź zaraz się dobij ten korek. Jakoś się wciśniemy. No. To wy się dogadujcie, ja se idę, nie wiem. Dobrze. No to tak jak mówiliśmy, nie? 1925, tak? Aron, chodź na chwilę. Dobra, co jest? Tobie coś nie śmierdzi z tym autem? No w sumie coś tanio, nie? Trochę za tanio. A nie śmierdzi ci ta rejestracja? Że akurat jako jedyne auto nie ma rejestracji? No to też. Jesteś pewny, że chcesz to brać? Ale osobiście. Kupię. Ciul w konsekwencje będzie, to będzie. Dobra, jednak wracamy do rzeczywistości. Zobacz, no tak, czego ja się mogłem spodziewać po tego, po Aronie, albo po Jayu, no w ogóle po chłopakach, nie? No to jest po prostu walić konsekwencje, po prostu co będzie, to będzie, tyle, nie? Ale kurde, ej, my mamy białą BMW, on będzie miał białego Lexusa, ale będzie, oho, widzowie, i mamy to, kocham 5M'a. To chyba musi paść za każdym razem, w każdym odcinku, że kocham 5M'a, musi zawsze coś być nie tak. Po prostu ulubiona platforma, kocham ją, uwielbiam ponad życie, po prostu jest the best, jest the beściakiem totalnym, naprawdę. A już teraz tak na poważnie, to czekamy teraz sobie na Arona, aż on tam dopełni wszystkie formalności, papierkową robotę itp. itd. Wiecie, widzowie, ja już tutaj też nie będę siedział i tam słuchał tego, bo już ile razy my byliśmy, czy kupowaliśmy coś, czy byliśmy świadkami kupna, więc no, o, już zresztą jedzie, więc szybko im poszło. No, ty powiem ci, że on trochę dziwnie brzmi. Wiesz co, może dam do chłopaków z warsztatu, może go podrasują trochę coś. Tak, tak, No co, na osiedle wracamy? No, trzeba wracać do chłopaków. Ale patrz, mamy teraz dwa białe auta. Jak brać? Ale, nie wiem, mi się nie podoba strasznie biały kolor na autach. Nie no, mi siedzi jakoś, wiesz? Pasuje mi do bluzy akurat. No mi też, ale, no wiesz jak jest.
Dobra, jedziemy sobie na osiedle, wracamy na osiedle z Aaronem, z jego nową furą, będzie, więc mamy kolejne auto do naszej gigantowej floty, widzowie. Zobaczymy, co z tego będzie i jak długo zostanie ten Lexus z nami, bo na razie chyba najdłużej obecnym autem jest albo auto Dantego, albo nasza BMK, więc reszta chłopaków to sobie zmienia te auto jak rękawiczki, ale my też musimy, widzowie, w końcu zmienić te auto. Musimy zmienić te auto w końcu, bo mnie już męczy ta BMK, zwłaszcza po tym, jak się usiadłem do tego Subaru, albo do tego, już nie pamiętam, jakie to było auto, ale no, boli mnie to, że muszę jeździć takim gratem, boli. No i co, gdzie są te gałgany? Szczerze nie wiem, może jeszcze nie wrócili? Nie wrócili, z randewu. Może napiszę do Joya. To ja zadzwonię do Dante. O, dobra. A, abonament chwilowo niedostępny, ohoho! Może Joy odbierze. Oho, moje odrzucił. No ciekawe. Co oni mogą robić ciekawego? Że akurat jeden ma wyłączony telefon, a drugi odrzuca połączenia. Może rzeczywiście poszli na randkę. Nie, ale tak szczerze. No. Tak szczerze. To właśnie Jay wleciał tutaj przez cały odcinek drogi bokiem. To po pierwsze, po drugie, nie ma z nim Dante. Aha. Po trzecie, czuję złe wiadomości. No, ja też czuję. Dzień dobry. Gdzie jest Dante? Dante musiał na chwilę pojechać, za niedługo będzie. Dobra, Jay, jak ocenisz mój samochód? Nie, moment. Nie zatrzymała was policja? Nie. Nie robiliście nic głupiego? Czemu ta nazwa głupi? No w sumie nie. Kogo zabiliście? Dante. Nie, Dante by chyba nikogo nie zabił. No nikogo, no. Bardziej bym Jaya podejrzewał o to. Spadaj. Słuchaj, Dante powiedział, że Jay go na coś namówił, więc na pewno zrobili coś głupiego. Tylko dziwne, że Dante dał się namówić akurat przez Jaya na cokolwiek. Ja naprawdę się dzisiaj czuję, jakbym się obudził w alternatywnej rzeczywistości. Byliśmy na podwójnej randce. Rozumiem, że się nie dowiem, okej. No, przecież powiedziałem. Ty mnie słuchasz, czy nie? W ogóle zauważyliście, że Dante coraz częściej się zgadza na coś z nami? Halo? Halo? Tu jestem, mówię, co było. Tego tamtego. Zaraz cię zatłukę. Tak? Tak. Nie odważyłbyś się podnieść na mnie nawet ręki. Spadaj. O, dostałem wiadomość od Risa. No właśnie, Jay, to jak ocenisz to auto? Dobra, jestem. No. O Boże, ale dostałem rozprawkę, Boże święty. Dobra, czekajcie, bo Dante, przeczytam. Jak ocenicie... Albo nie, zaraz auto? Przeczytam. Moment. Dante. Co? Kogo zabiliście? Co? Czemu mielibyśmy kogokolwiek zabić? Obudziłem się dzisiaj w alternatywnej rzeczywistości, to po pierwsze. Aha. Czy tam w uniwersum. Mhm. Jay namówił się do ciebie na coś złego. Aha. Więc pytam, co zrobiliście? Obiecałem, że nie powiem. Widzisz? Zabiję was obu. No nie, no co ty chcesz? Przestaniesz? No... Bo ja się czuję, jak ja bym był ty teraz na twoim miejscu, rozumiesz? Ale czemu miałbyś być... Możesz mi powiedzieć, co, żeście odwalili? Poczekaj, wiesz co? Za mało mamy kłopotów, wiesz do cholery? Wydaje mi się, że ktoś do mnie dzwoni, wiesz nie, co? Nie, Dante! Doskonale wiesz, że to jest mój trik i doskonale wiesz, że... Przestań tak robić! Ale jak? Serak, co żeście odwalili? Czemu zawsze mi coś sugerujesz? Ja jestem święty, ja nic nigdy nie robię. Dobra, nie gadam z wami. No dobra, słuchaj. Nie chcę wiedzieć. Tony, nie, słuchaj. Coś nie, nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć, będę nie, spał lepiej. Nie, słuchaj. Naprawdę, nie chcę. Nie, ale, dobra, to co ty myślisz, że my zrobiliśmy? Co to według ciebie było? Nie wiem, potrąciliście staruszkę na pasach niechcący? Blisko? A, nie, no wyśmienicie. A, dobra, może źle to ująłem trochę. Nie, Jay, a ty co powiedziałeś? No nic nie powiedział. A myślisz, że on by powiedział? Powiedział, że byliście na randce. Co? Co? Na czym? Chodź tam. Na czym byliśmy? Na randce. Idźcie sobie pogadać. Jakiej randce? Idźcie na kolejną randkę, no. Podwójnej. Dobra, jego ciocia potrzebowała pomocy po prostu i trochę jakby zostałem na dłużej u niej i on się... Miałem wam nie mówić. Nie mów, że byliśmy na randce. Myślałem, że ci Deli brakuje i do Jaya poszedłeś na randkę. Dobra, idźcie sobie pogadać, bo muszę przeczytać wiadomość od Risa. Powiedziałem podwójnej. Na razie, hejka. Ktoś do ciebie dzwoni, Dante. Nie wiem. Odbierz, może Delia. Możliwe. Wracając do samochodu. Dobra, moment, przeczytam sobie w tym momencie wiadomość. Cześć, sorry za tamten telefon. Byłem pod wpływem sporych emocji, bo mało co bym oblał pierwsze półrocze z języka obcego. Niestety jest wymagane na tym kierunku. Koniec końców dałem radę i teraz mam trochę luzu. Tyler wspominał mi o zawodach, w których z chłopakami bierzecie udział. Bardzo chciałbym przylecieć do Los Santos ten dzień i zrobię wszystko, aby się tak stało. Ale nie mogę nic obiecać, bo niedługo mam też gigaważne egzaminy, które mogą zaważyć o mojej przyszłości. Podsumowując, no i musi do mnie ktoś teraz dzwonić. I to jest brat. Dzień dobry, zaraz odzwonię, okej? Okay? Mhm. Czytam dalej.
Przestaniesz do mnie wypisywać, debilu. A później zobaczysz. Srfobie wszystko, co w mojej mocy, aby w ten dzień przyjechać. Jak będzie wiadomo jakiś termin, to dawaj znaka, Riz. Po co ten debil do mnie pisze w formie jakiegoś listu? Wiadomości na telefon. Nie wiem. Jeszcze się podpisał, debil, jakiego mam zapisanego. Dobra, jestem, co tam? Się uczył pisać listy. Może mu się przyda, nie wiem. Co? Dobra, Dante, Jay. Jak chcecie moje auto? Nowe? A, bo to jest twoje ta... No. To jest... No, co, co mam powiedzieć, no? Ładne! Biały Lexusik. Ładne, ładne. A ty, Jay? Bardzo, bardzo fajnie. Subiektywną opinię powiesz? Dobra, przepraszam bardzo, czy my się możemy w końcu dowiedzieć, co wy robiliście dzisiaj, bo mnie naprawdę ciekawość zaczyna. Poczekaj, Tony. Za ile go kupiłem? Za 2000 dolarów. Ej, no to nie tak źle, moim zdaniem. A dokładnie 1925. Zachowuj się, to jest jego nowe auto, on się cieszy. Wiem, ale bardzo, mi bardzo nie pasuje, dobra. Bardzo fajnie. Dobra, Jay, jak chcesz coś to powiedzieć, to no powiedz. Tak, bardzo ładnie. Po pierwsze, za 2000 to mógł go chociaż umyć, a nie zostawiać jakieś brudne plamy. No może ty se komis otworzysz, jak ci tak znasz bardzo na obsłudze tego całego na przykład biznesu. Dobra, otworzę za miesiąc, sprzedam twoją BMW. Czy możemy pogadać? Ty, w ogóle? Zawsze i wszędzie. O, no to super. On co dał ci jakąś będzie rejestrację, czy nie? Nie dał! No, właśnie nie. Aha. Dobra, ogólnie to tak. Ogólnie to... Ale tu wali od tych śmietników, chodź dalej. Wiesz, tu to ogólnie tak zazwyczaj wali na całym osiedlu, nie? Nie wiem, dobrze, dobrze. Zwyczaiłeś po tylu tygodniach, miesiącach mieszkania tutaj, ale... Przecież się przeprowadziłem. No tak, zapomniałem. No, właśnie. W ogóle, nie wiem, ja swojego ojca widzę raz na w ogóle cały dzień, może dwa, nie mam pojęcia, nie? Chyba taki zapis... O, ty chciałeś pogadać? Nie, nie, słuchaj, pamiętasz co ostatnio mówiliśmy przed tym warsztatem? Przed którym warsztatem? A przed iloma warsztatami byliśmy? A o tym mówisz? Tak, o tym mówię, no. I co? Napisałeś się już, bo pamiętaj, że masz do posłuchania albo mnie, albo Jaya. No, powiem tak. No co, no chyba trzeba mu powiedzieć, nie? No się namyśliłeś, tak? Trzeba mu powiedzieć, to jest moja decyzja. I na pewno, nie będziesz zmieniał tej decyzji nigdy. No, nie, no jak już raczej powiem, to chyba już nie będę mógł zmienić decyzji. I nie zmyślasz mi, żebym tylko się odczepił, prawda? Nie. No dobrze, bo bym był bardzo zły na ciebie. Przepraszam bardzo, co wy dzisiaj w końcu robiliście? No mówiłem ci, pojechaliśmy do jego cioci mu pomóc, tylko że ona mnie chciała na trochę dłużej, bo ze mną pogadać i tak dalej, bo ponoć lubi Francuzów, ale... Ej, ty zaczął wstydzić. Kogo lubi? No, przecież mam francuskie korzenie, nie? Wiesz, Louis Depardieu, wiesz, ten, tego typu, że jest swoim garçon, wiesz, i tak dalej. Siebie taki Francuz jak za mnie, nie wiem. Dobra, mam korzenie, tak? A ja mam korzenie, nie wiem, hiszpańskie. No dobrze, no to od dzisiaj będziesz Pablo. Escobar. Dobra. Super. Ale dobra, czyli dobra, i powiesz mu od razu teraz? Tak, bo dzwonił do mnie, więc przy okazji mówię, że zaraz do niego odzwonię. To jest dobra decyzja. Do mnie znowu wysyła dziwne wiadomości na SMS-ie. Zabiję go. Na razie brat jest najważniejszy. Aż tak go lubisz? Nie lubię, ale widzę potencjał w naszej sytuacji, tak? I jego przydatność. Dzwonię do niego. Dzwoń. Widzowie, dzwonimy do brada i mówimy mu, jak sytuacja obecnie wygląda. Halo! No, już mogę gadać, słuchaj. Nie teraz. Klubie masz auta, bierzesz auta i na doki. Raun? Ale... Nie, super. Wyśmienicie. Elegancko. Magnifik, jeli papon, messie. Co ty powiedziałeś właśnie? Rzucałem zaklęcia po francusku. A, no właśnie tak słyszałem. Francuski umiesz. No umiem, nauczyłem. Dostaliśmy proste polecenia. No. Jedziemy po auta i jedziemy na doki. A o czym gadaliście w ogóle? A, super. Wyobraź sobie, że nawet nie zdążyłem mu nic powiedzieć, bo się rozłączył i po prostu powiedział, że nie teraz, mamy przejechać na doki. Ale nie z bradem, tylko wy tam we dwójkę. Pojedziemy, to. No, tak. Aha. Dante cię zdradza. Nie mów mu takiej rzeczy! Ej, ale to ty. Dobra, widzowie. Jedziemy po auta, koniec wygłupów. Trzeba brat... Ogólnie, po pierwsze, najprawdopodobniej będzie brat chciał z nami zrobić kolejny trening, więc będzie trzeba odbębnić trening. A po drugie, będzie trzeba mu powiedzieć, jak sytuacja wygląda, czy to jedzie za nami, czy nie za nami. No nie mów. Nie. Nie jest radiowóz żaden. Skąd te sygnały? Nie wiem. Boże, nie wiem, widzowie, co się dzieje czasami w tym 5M-ie. Znowu słyszę syreny. Nieważne, widzowie. Widzimy się już chyba pod klubem. Ale ładnie poukładane. Fiu, fiu, fiu. No nie.
Wsiadaj. Nie. Ładuj dupę do Subaru. No to ci będę trzymał drzwi. A to tak? Moje to który to było? Jest BMW. To? BMW. A to ja biorę Dodge'a. No nie, nie możesz. To nie mogę. A masz kluczyki do Dodge'a? No właśnie. Dobra, dawajcie, jedynie. Ale to widzowie przekozacko wygląda, jak w czwórkę wyjeżdżamy takimi furami. No po prostu piękna sprawa. Przepiękna. Jestem, mam nadzieję tylko, że po pierwsze Jay nie rozwali auta. Po drugie, że to ja nie rozwalę auta. Po trzecie, że nie zmarnujemy tego potencjału, jaki obecnie mamy i nie zawiedziemy Brada. I myślę, że wspólnie podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, że po prostu powiemy Bradowi szczerą prawdę, jak obecnie sytuacja wygląda, bo zmarnować taki, widzowie, potencjał to byłaby po prostu głupota i ładować się w te same problemy, które się ładowaliśmy w pierwszym sezonie. Trzeba się uczyć na błędach po prostu i przewidywać. Nie wiem, jeszcze innych kilka mądrych słów bym powiedział, ale jestem głupi, więc po prostu widzimy się, widzowie, na dokach. Witam. Witam. Dzień dobry. To świr. Jaki świr? Tamten. Że w ręce? Tak. Dante. A, już wiem, kto to jest. Sprawa będzie jedna. A jak? Co? Ale najpierw ja coś powiem. Ty, w czarnym gamoniu. Ja? Nie ty. A, przede mną. No, okay. Gdzie? No ty. O czym to możemy? Nie, dobra, brat, ale serio, ważna sprawa. Poczekaj, boli oko? Trochę. Jak jeszcze raz usłyszę, że masz broń? Nie mam. To będzie zamiast pięści, ta pała. Wiesz, sam sobie to powiedz. A ta, co nam dzisiaj pokazywałeś rano? Ma w domu. Nie. On nie ma broni żadnej, to... Żartujemy, nie, to jest żart! No, co tam ta problem ma? Znowu. Jakby to tak łagodnie ująć, no... Prosto z mostu. Mniejszy opierdziel będzie. Nie dla mnie tym razem. No, żeby się nie zdziwił. Dasz radę, Tony, czy jednak nie? Słuchaj, znasz chłopaków z warsztatu, nie? Davon, Kanji. No, dziwne, żebym ich nie znał. Dzięki mnie żyją w tym mieście. No i to dobrze, że znasz ich. Dobra, Dante, pomóż mi. Albo ja powiem... Jedną część, a Dante drugą... Wykrztuś to w końcu z tego gardła. Ja nie mogę, ja mam cukierka. Przestańcie Słyszego. Być takimi miękkimi fajami. Zacznijcie. Mogę ja powiedzieć. Ja też powiem. Nie. To ja już nie powiem, to ja już... To ja już powiem. Ja się odsunę. Uważaj, samochód! Sytuacja wygląda tak. Razem z chłopakami kiedyś dostarczyliśmy pewnemu gościowi butlę z nitro. Beze mnie. No i... Okazało się później, że oni mają między sobą beef. No, że się nie lubią, nie? No i dzisiaj do mnie, znaczy dzisiaj, wczoraj do mnie zadzwonił gość. No i mnie poinformował, że mam do niego przyjechać. To do niego przyjechałem. No i sytuacja wygląda następująco, że do niego przyjeżdżam. On mi mówi, że chce kolejne butele z nitro, plus chce zrobić dodatkową robotę. Ja mówię, no dobra, jaką robotę? A on mi mówi tak, no... ukradnie auta dla Kanjiego i Davona. Ja mówię, dobra, zastanowię się. No to więc idę do chłopaków im o tym powiedzieć, żeby przegadać sprawę i w ogóle jakoś mnie wyciągnąć z całego tego czegoś. I oni mi mówią, dobra, to ukradnij nam te auta, my ich złapiemy i się ich pozbędziemy, zabijemy ich, haha, haha, haha. I miałem to tobie bawi? Nie mówić. Bawi cię to? Nie, właśnie. Bawi was to wszystkich? Ja mnie to bawi z tego powodu, jak to jest głupie po prostu. No mnie nie bawi ta sytuacja. O co was wczoraj prosiłem? Ja już się nauczyłem, no. No on się nauczył, a ja nigdy nie miałem z tym problemów. Tylko oczywiście Tony... Ja, słuchaj, to była moja pierwsza prośba w ogóle, żeby do ciebie iść z tym. Żeby tego nie rozwiązywać na naszą rękę, bo byśmy sobie z tym po pierwsze nie poradzili, a po drugie, wiesz. Więc ja chcę tylko usłyszeć od ciebie, że dobrze zrobiłem. Bo zrobiłeś dobrze. Ratujecie sobie dupę właśnie, nie wpieprzając się w jakieś gówno najgorsze. Ścierwo. No. Słyszałeś, Tony? Dzwoń po tego ołowianego łuba. Że ja? Dobra, idę stąd. Nie, Jake, słuchaj. Nie, Jake, dobra, wróć. Bo ja jestem strasznie zestresowany już całą tą sytuacją, okej? Nie denerwuj się, dobra, czekaj chwilę. Chodźcie tu. Po Davona, tak? Czekaj, nie dzwoń na razie, sekundka. Chodźcie tu. On nie chciał.
Weź ich zawołaj, bo oni są chyba głuchi. Jaydan, ty chodźcie. Ja idę Przepraszam. Chodź tu, chodź tu, rozmawiamy. No, nie, zostawcie go może, co? On dużo przeżył ostatnio. Musi tu podejść. A po co? I musisz tu podejść. W sumie, dobrze, odwiedźcie tymi furami stąd. Co? Odwiedź furą stąd, z tego miejsca. Przeparkuj. A, to on tu przyjedzie? Tak, przeparkuj. No, kurde. Przeparkuj BMW. Słuchaj, super, że powiedzieliście mi, że taka jest sytuacja. Zadzwoń po niego i ja sobie z nim tutaj zamienię słowa. Ale dziękuję, że mi powiedziałeś o tym. Postaram się wam jakoś pomóc. Zaman za to. Pamiętasz miejsce, gdzie się poznaliśmy? Pod ziemią? Wielki parking? No. To tutaj? No tutaj. Masz klucze. Co? No co? Myślicie, że ja mam czas za każdym razem was pilnować z treningami? Macie miejsce do treningów. Ta hala jest moja, należy do mnie. Teraz ty masz do niej klucze i w wolnych czasach, czyli cały czas, jak chcecie, przyjeżdżacie tutaj, nawet sobie zostawcie te fury tutaj i trenujecie. Okej. Macie dużo miejsca. Do każdej konferencji wam starczy miejsca. Kurde. Dosłownie. To mamy gdzie ćwiczyć elegancko. Pakować się do miski. I co, mamy tam na dół zjeżdżać? A co, do góry chcesz? No do góry mogłoby być ciężko, tak. Do piekła. Super nazwa dla tego wyśmienitego miejsca. A co, gdzie mamy zjeżdżać? Na dół. A ty gdzie jest dół? No tutaj. Aha, no dobra, ja z tyłu zaparkowałem. Kurde, widzowie, no tego to bym się nie spodziewał, że brat pozwoli nam w jego hangarze, czy tam, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, to jest jakieś, nie wiem, podziemie, nie wiem, podziemny parking jakiś ogromny, że pozwoli nam tutaj jeździć, trenować i da nam klucze w ogóle do tego. No, bardzo fajnie. Dobra, ale co dalej z tą sytuacją... No dzwoń po niego, niech on tu przyjeżdża. Po Dejwona? Tak. A musimy być, jak tutaj powiedzieć z nim... Dzwoń po niego, nic wam nie zrobi. On nam dup jaja urwie za to, że ci powiedzieliśmy. To ja mu... to innego urwę. Chłopaki, a gdzie jest Jay? Ja mam zasadnicze pytanie. A, dobra, okej. Okay. Ja mam zasadnicze pytanie. Mhm. Jak zaczynał się Dejwona numer? To jest bardzo dobre pytanie. No, wy bo ja nie zapisujecie nie... numeru? Jay, chodź tu. No. Pokaż oko. Na czwórce go się zaczyna, co? Ale dobra, to mam. No cóż, bywa, nie? Buongiorno. Co tam? Masz czas? Mam. Mogę mieć. A wiesz, gdzie brat ma ten swój taki hangar? Doki? No. No. Taki pod ziemią, nie? No. To przyjedź tutaj. No, chyba zrozumiał. Tutaj sobie możecie też rozstawić jakieś takie prowizoryczne do naprawy i tak dalej. Możecie sobie ćwiczyć jakieś na jakieś auto. Ple. No, tak, coś wyrwało. No to przyjedź po prostu tutaj. Dobra, spoko. Jadę. Na razie. My naprawdę tu musimy być? Tak. A nie możecie załatwić sobie to w nie. 4 oczy albo 6? Nie, no lepiej to, żebyśmy my przy tym byli, nie? Jakby to ta sprawa nas dotyczy też. Mam pytanie. Kto zrobił tą sprawę? Kto ją rozpoczął? Podejrzewam, że on. A o co chodzi? Pewnie tak. No. To on? Ale to jest jego ekipa, no to wiesz, tak porówno wychodzi. Szczerze to nie pamiętam. Co jest? On będzie siedział. Czy ty możesz mi powiedzieć, co ty odpierdalasz? W jakim sensie? Co to ma znaczyć, że pakujesz ich kolejny raz w jakieś gówno? O, widzowie, będzie niemiło. Wyrabiacie, kurde, robicie zagrożenie potencjalne dla 4 młodych chłopaków. Razem z Kanjim. Tak, a chodzi ci o sytuację na warsztacie? Tak, chodzi mi na sytuację na warsztacie. Wjeżdża do was 10 typa uzbrojonych po zęby, a wy wyciągacie 2 klamki, kurde. A oglądałeś kamery? Oglądałem kamery. Tak, a to wyglądało w ten sposób, że on wyciągnął broń, my byliście spokojni, strzelił w stronę chłopaków i dopiero wtedy wyjęliśmy broń. No i co by ci to dało? To, że czuli się bardziej bezpieczni. Oni? No. Czuliście się bardziej bezpieczni? Ani trochę. Szczerze. Nie wiem. Szczerze, czuliście się bardziej bezpieczni przez to, że chłopaki wyciągnęli broń przy was? Nie, ani trochę. Czy wyobrażasz sobie to, czy jakby wyraziła się między wami strzelanina, czy udałoby wam, bum, obronić tych 4 typa przeciwko 10 innym? Trzem. Jeszcze Jay miał broń. Jay to już dostał ode mnie to, co zasłużył za tą broń. Stary, czy ty myślisz tylko o łowiem? Nie. No właśnie chyba widzę, bo nawet tutaj masz za sobą broń. Ta jest legalna, okej? Okay? Dobrze, jest legalna. Won, kto wyciągnął do ciebie rękę? Ty. Kto cię wyciągnął z ulicy? Kto ci, kurde, dał nowe życie, nowe dane, nowe... wszystko? No ładnie. Stary! A może się pochwalę chłopakom, skąd masz te piękne samochody? Z kradzieży. I no oni właśnie. Dobrze o tym wiedzą. Kradzież to nie jest broń. Nigdy w życiu przy nich nie strzeliłem. Ale wyciągnąłeś. To już jest potencjalne zagrożenie, stary. To samo do Kanjiego, gdzie on jest? Musi zwalczyć sprawę, przeszłość. Czy nie potrafi powiedzieć mi w twarz tutaj? O, wiesz jaki on jest. Załatwiłem papiery mu, żeby legalnie żył w Ameryce, a teraz co? Nawet nie potrafię przyjść powiedzieć? Chłopaki, zacznijcie myśleć co robicie. Za broń jest łatwo łapać, strzelić też jest bardzo łatwo.
Ale teraz nie daj kurde, że któryś z tych chłopaków poszedł do piachu. Na ciebie by poszła odpowiedzialność. Ty byś miał ich krew na rękach, stary. Łatwiej jest strzelić, niż uciągnąć tego konsekwencje. No, o wiele łatwiej. Ale dla ciebie pierwszą rzeczą jest dla ciebie to, żeby wyciągnąć broń i strzelać. Tam pochodzisz, co central, wiesz jak tam jest. Pochodzę. I teraz no widzisz, że mnie broń? Kiedy ostatni raz strzeliłem z broni? Nawet ty tego nie widziałeś. Tego, co mówiłeś ty w tequili, 4 lata temu. Tequili. 4 lata temu. Do tej pory jestem czysty. Czy masz coś jeszcze im do powiedzenia? Nie. A co to za robota dzisiaj? U jakiegoś typa w warsztacie. Kojarzysz tego Louisa? No. Brat gościa, który jest zamieszany w śmierci mojego ojca. Tak, wiem o kogoś. No, to mamy by konflikt i po prostu on kazał chłopakom podwinąć nasze auto. No i jakie masz w tym wszystko? Wpadliśmy na pomysł, żeby założyć pułapkę i gdzieś zgarnąć i tyle. No. No i co masz zamiar z nim zrobić? Przy nich nic. Przy nich nic. Ale nas w to chciałeś wciągnąć. Cicho bądź. Nie ciebie. Cicho bądź. Co masz zamiar zrobić z tym ziomem? Porozmawiać. Porozmawiać? Na pewno? Tak, tak. Koroner nie będzie potrzebny? To po co? No nie wiem. Plastikowe worki? Jak już to w oceanie. A, w oceanie. A łuski po wystrzelonej broni? Kto pozbiera? Ja. A auta? A poza tym, kto powiedział, że trzeba będzie używać łusek i amunicji? Stary, powiem ci tak. Lubię cię, szanuję twoją robotę. I dzięki ci za wszystkie rzeczy, co zrobiłeś. Ale teraz twoim wyborem jest to. Jeżeli pociągniesz za spust i ten chłop zginie, to nasze współprace się kończą. To samo się tyczy Kandziego. Zacznij myśleć sam za siebie. Nie będę za każdym razem wam bronił dupy. Lubię cię, szanuję cię za twoją robotę, ale za dużo. Stary, za dużo. Ale zrozum, że jeżeli oni tego nie zrobią, to on ich zabije. A on jest o wiele gorszy od nas. No to mówię ci. Zróbcie to. Ale po prostu niech oni to... Jeżeli zabijesz wezmą... tego chłopa, no, no to... Sorry. Po prostu niech oni wezmą te auta i się zwiną, ja się nim zajmę. I tyle. Nic mu nie zrobię. On ma broń? Ma. To znaczy, raczej nic nie zrobisz. Spokojnie. Na pewno chcecie to zrobić? No ale to... Ale... No ja mogę wejść w to, no. Co? W sensie, nie ma innego wyjścia, nie możemy, nie wiem, cokolwiek innego zrobić. Woli możecie to zrobić, ale jeżeli tego nie zrobicie, no to będziecie mieć na ogonie typu. No, skoro tutaj mówi Won, że nie jest za przyjemny chłop. Mało znam tego typa, ale powiem lepiej... tyle, gość trzyma z ballasami, ja to wam chyba wystarczy. Powiem wam tak, wejdźcie w to, zróbcie to, załatwię wam kamizelki kuloodporne w razie w ogóle, żeby nic wam się nie stało. Ja się nie prosiłem o żadne strzelaniny. Powiem tak, inaczej, poczekaj. To jest tylko propozycja. Ten, kto nie chce, tam jest brama, czy wsiądź sobie w samochód, potrenuj sobie i rób to, po co tu przyjechałeś. A jeżeli ktoś chce w tym wziąć udział, to zostanie tutaj ze mną. To ja chyba... Ja nie będę mówił w imieniu nikogo innego oprócz mnie, ale no... Nie, dobra, moment. Bo to głównie gdzieś tam... Ja nas w to wplątałem, to... Ja mam może się domyślić, to jeszcze pójdzie za panem. Pan w okularach? Wy się nie pchajcie. Wy dwaj się nie pchajcie. Nie potrzebujemy więcej zagrożenia. Młode chłopaki jesteście. Aaron, daj spokój. Da spokojnie, ja mam... Daj spokój, stary. Zajmij się samochodami, nie pchaj się w ulicę i gangsterkę. A wam dwóm załatwię kamizelki kuloodporne, założycie je pod ubrania. Tak, żeby nic wam się nie stało w razie strzelaniny. Ale dla ciebie decyzja dalej zapada. Albo jeżeli go zabijesz, no to koniec współpracy. Skończy się na najwyżej na celowanie, nic mi nie zrobię. Oby. Trzymam cię za słowo. Za stare czasy. Dopóki on nie strzeli, ja też nie strzelam. Ja chcę tylko coś dodać, bo trochę nie rozumiem. Wy chcecie zazrzeć z jakimś typem, który ma niesamowite kontakty i może nam zrobić nie wiadomo co, a... I co, i tak go chcecie zostawić i nastraszyć tylko? Dante, nie ma innej opcji. Stary, największe kontakty w tym mieście mam ja. No wiem, ale... Pseudo gangsterzy siedzący na ulicy i tylko... Ale będziesz nas obserwował dzień w dzień, 24/7? To nie dużo będziesz. Ludzi mam. No dużo ludzi masz, a jednego razu nie będziesz miał i on będzie miał w tym miejscu, gdzie my będziemy. Bynajmniej Tonego i Jaya i chyba Arona, bo wy mieszkacie na tym samym osiedlu. No ja tak? Już nie, na szczęście. No, ten osiedle jest 24/7 obstawione. No ja mieszkam daleko, ale mało ludzi wie gdzie. No to dlatego mówię. Nie byłeś widziany wcześniej w tamtym warsztacie? Nie, on nie brał wcześniej z wami udziału w tamtym. Nie. No to czego ty się boisz? No ja się nie boję, ale wiesz, że jestem z chłopakami, przecież ten... Jesteśmy wszyscy zaprzyjaźnieni. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ja rozumiem cię, ale musicie sobie jakoś też radzić w inny sposób. Chłopaki się tutaj wplątali już, no to muszą wciągnąć to na klatę. Naważyli sobie piwa, to muszą je wypić. Ale musi to być ostatnia taka akcja. I powiem wam tak, jeżeli coś będzie nie tak, to sam wam pomogę.
Dobra, to może to po prostu już miejmy za sobą, zacznijmy to robić, co proszę was, bo ja już dzisiaj z nerwów cały chodzę i... Spokój się, trochę chillu, stary. Uwierz mi, że ja bym wolał siedzieć sobie teraz w aucie i tam se śmigać, niż... no. A czemu tak stresu nie wyładujesz? Po to tu jesteś, voila, no samochody stoją, tor jest otwarty, jazda. Pakujecie się w tą akcję w końcu? No tak, no... Dobra, postawię samochody... Ale zrobisz wszystko, żeby nie było nic na nas, tak? Dopóki... tak, dopóki nie strzeli, ja też nie strzelę. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, żeby nie wyszło na to, że my wam... my ich wystawiliśmy. Spokojnie, ogłuszy się ich i nic nie będą pamiętać. Von, a jest kanji dzisiaj dostępny? Średnio. No to bierz ze sobą Shona. Dobra, wezmę Shona i jeszcze jedną osobę. Dobra, to biorę twojego najlepszego strzelca, jak coś. Robię strzał na czatach. Sean, ty się może nie pchaj na blisko, bo twoja twarz jest znana na mieście. To obserwuj z daleka. Oj tam. Dobra, ja idę chwilę jeszcze pojechać. Tony, chodź pogadamy. No to chodź, Tony. Wejdź do auta. No stary, jak będziecie chcieli coś pogadać. No. Dobra, wyjedź na chwilkę. Tony. No. Słuchaj. Ja wiem, że ty chcesz odpowiedzialność wziąć na siebie, nie? Wiesz, wszyscy wiemy. Ale... chyba nie muszę ci mówić, jak to jest idiotyczne, co wy chcecie zrobić, prawda? Ty masz tę świadomość. Słuchaj, na nas nic nie będzie, okej? Na mnie nie, na Arona może też nie, na nikogo z nas, ale na ciebie i Jaya, który się w to chce wplątać, to już coś może być. Nie, Davon to ugra tak, że na nas nic nie będzie, to będzie przypadkowe niby spotkanie. On to ma ugrać? On to ma niby ugrać? Jak on to ma ugrać? Że jak on ledwo co ugrał, to... Słuchaj, prawie na jego warsztacie zginęło trzech nastolatków, tak? Prawie zadarł z jednym z największych... Nie wiem w ogóle, kim był ojciec Deli, ale z ojcem Deli. A on chyba nie jest jakimś chłytkiem na mieście. Więc ten człowiek nie potrafi niczego ugrać. Ale... Nie wiem, Dante, będzie dobrze po prostu, no. Słuchaj, mam nadzieję, ale jakby co, to dalej, wiesz... Dalej się można wycofać w ostatniej sytuacji, w ostatniej chwili. Nie, co nam da to wycofanie się w tym momencie? No przecież, słuchaj, a po co wy w ogóle chcecie w tym brać udział? Przecież Davon mówi, tak? On to zrobi, on to wszystko zrobi. Wy mu ufacie, że on to zrobi. A brat nawet mu pozwolił to zrobić. Więc, po co wy tam jesteście? Chodzi tu, Dante, o to, że tej akcji bez nas nie będzie, rozumiesz? Ja wiem, ale wy chcecie w to kręcić, nie wiadomo... Dobra, inaczej, po prostu... Dobra, nieważne, będzie dobrze, okej? Okay? Serio, po prostu... Na razie nie chcę o tym myśleć, chcę sobie chwilę, wiesz, się odmurzyć i tyle. Pogadamy potem, okej? Proszę cię. Dobra, widzowie, Tony sobie trochę pojeździł. O, nawet widzicie, nie zdążyłem wyjechać i już dzwoni do nas Davon. Jestem ciekaw, czy faktycznie mówi na tyle prawdy, że faktycznie nic tam nie odwali. No, zobaczymy. No? No, to jesteście gotowi? No, chyba. Mówcie mu, że akcja dzisiaj. Dzisiaj koniecznie. Tak, masz już pineskę na tym, na SMS-ie. Gdzie macie auta? Co? Gdzie auta zostawiliście? Tak. Dobra, ja mam go po prostu tam powiedzieć mu, gdzie to jest i wy będziecie gotowi na miejscu tam. Po prostu, nie, wy podjedziecie, my wam, jakby to jest parking taki piętrowy, nie? Mhm. Auta stoją na przedostatnim piętrze i my będziemy stać na najwyższym. Jak usłyszymy, że podjedziecie, to zjeżdżamy. Okej. Dobra, powodzenia. Na pewno nic nie kombinujesz? Nic, spokojnie. Przy was nic się nie stanie. Ale nie zabijesz go? Nie. Na pewno? Tak. Dobra. Zostań w kontakcie na razie. Powodzenia. Halo? Dawaj pod klub. Dobra, jadę. Po nasze auta jedziemy. Mhm. Dobra, widzowie. Bierzemy BMW drugą, czyli BMW Jaya. Dzwonię tego gościa i kurde, no jedziemy z tym. Jedziemy z tym i miejmy nadzieję, że Davon nic nie odwali głupiego. Halo? No, siema. Słuchaj, no namyśliłem się. No, jak tam? Możemy to zrobić, ale koniecznie dzisiaj, okej? No, dobra. Jak ci tak zależy, to jeszcze lepiej w sumie. To wiesz co, ja po chłopaków jeszcze przydzwonię, żeby tam wam pomogli i pojedziemy w trójkę. Dobra, to nie wiem, mamy przez ten czas szukać tych aut, wiesz, ja tak, muszę tak, wiedzieć. Tak. Ja ci mogę podesłać fot tych samochodów. Dobra, z SMS-em. To zajebiście by było. No. I mówię, musimy to koniecznie dzisiaj ogarnąć, bo ja mam lot zaplanowany do Liberty, nie?
Aha, no dobra, spoko, nie ma problemu. Więc wiesz, a znajdziesz? Da... Znajdziesz te fury tak szybko? No ja lot mam jutro o 10 najwyżej, nie będę spał całą noc. No dobra. Zobaczymy. Dobra, to daj mi 2 minuty i ci podsyłam fotę. Dobra, czekam. Jo. Dobra widzowie, jakiś tam mały blefik poleciał, że niby jutro jakiś lot do Liberty City mamy. No nic, no miejmy nadzieję, że gość nic nie będzie podejrzewał. Dobra, Jay, jedziemy? Chyba. Dobra, dam znać jak skończymy. Tak. Jedziemy twoją. Powodzenia. Ja prowadzę jak coś. Ja mam zdjęcia tych aut. Mhm. Pamiętajcie co mówiłem. Wszystko. Dobra, mam dwie foty i mam pineskę od Davona, gdzie są te auta. Dobra. Biały Lancer, czarny Hellcat. Dobra. Dojedziemy tam prosto na miejsce. Posiedzimy tam Jay trochę, żeby nie było, że tak szybko znaleźliśmy te auta. Jak już wiesz, trochę czasu tam minie, to damy im znać. Tak myślę, że z godzinkę tam byśmy posiedzieli, no bo tak godzina to myślę, że to jest takie mniej więcej przejechanie miasta wzdłuż i strzeż, nie? No. I wtedy myślę, że to jest taki w miarę okej czas, żeby im podać faktycznie tą lokalizację. Dobra. Dobra widzowie, jedziemy na miejsce, gdzie są auta zaparkowane przez Davona i co? No i liczmy na to, że faktycznie Davon dotrzyma słowa Bradowi i że kurde nie wplączymy się w jeszcze gorsze gówno, no. Wszystko w rękach Davona. Okaże się czy jest, no, gościem, któremu warto ufać i którym warto jakby stać i mu pomagać, czy gościem przeciwnym do tego, który faktycznie interesują go tylko jego zyski. Jego własny interes. Zobaczymy widzowie. Dzisiaj się przekonamy najprawdopodobniej. To ten parking. Davon coś mówił, że na przedostatnim piętrze oni są. W sensie jest auto zaparkowane, oni są na ostatnim. Chyba nawet słyszę jak jeżdżą. Chyba da. Ty się nie martwisz w ogóle niczym? Co? No, trochę. Ale no cóż. No i są i oni. Chyba czarne Mercedesy. Dobra, czekajcie na górze, ja tak jeszcze tutaj z godzinkę poczekam, żeby nie było, że tak szybko znaleźliśmy te afury, nie? Spoko. Tylko dajemy znać, gdzie jesteśmy. Dobra, ja nie wiem, dać wam jakiś sygnał czy coś, cokolwiek? Macie kamizelki? Tak. Tak, brat, tam okay, był. Dobra. Sygnał czy wspomnięcia? Naruj się. Dobra, to czekamy. Wiesz co, dojdę, powiedzcie, że przedłużą. Jak wy podjedziecie, nie? I będziecie w samochodzie, to dajcie nam sygnał klaksonem. Nie będzie to jakoś podejrzane? I tak, alarm. I tak. No właśnie. Co? I tak po chwili wjedziemy, więc na jedno wyjdzie. Alarm się po prostu włączył. No. Czujnik dodatkowy, tyle. Ty masz. Jak wyjedziecie jakaś tym, to Jay ma zepsute światła policyjne, więc to można wytłumaczyć. No dobra, ale to. Jak ty chcesz tu wparować, złapać nas na gorącym uczynku i co z nami? Ty nas jakoś, nie wiem, puścisz, po prostu weźmiesz powiem, nas powiem, nami że, z nami? Powiem, że dzieciaków nie będę bił i tyle. Ja nie. No, powodzenia. Na górę. Przynajmniej on jedyny mnie nie bije. Chyba dlatego go tak lubisz, co? No, dał mi jeszcze zabawkę. Znaczy potem jeszcze zabrał, no ale nieważne. Dobra, no chyba możemy dzwonić, co? No, czekamy już godzinę 20. Nie powiem, lekko mi ręce latają ze stresu. Jo, mam, jak tam? Mam. Już? Tamto. Szybko, dobra, wyślij lokalizację, już jedziemy. Wiesz, gdzie jest ten? Ten parking taki poziomy na Davis? No, wiem. No to tutaj, przed ostatnie piętro. Dobra, już jedziemy. Dobra, teraz czekamy aż przyjadą. Masz jakąś maskę w ogóle? Słabo się przygotowałeś. No i zgrywamy amatorów, tak? Powiedziałem tak, jakbyśmy byli zawodowcami. Co my ja wziąłem. W sumie jak tak patrzę na ciebie, to... A, nie będę mówił. Nie no, powiedz. Wyglądasz jak rasowy bandyta. Jadą chyba. No. Ja są tu. Siema. 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 Tam masz te dwa auta, nie? Dobra. Chłopaki was pod szkolą może, co? Chcecie? No chyba... No chyba tak, nie? Weźcie ich tam, pokażcie im jak to się robi. To ja tego spróbuję, nie? No dawaj. Cholera, gdzie oni są? No niech tu wjeżdżają, cholera, ja nie wiem co ja robię. Jadą. Jak o. Się idzie? Kto to? Dzień dobry. Co jest? Ej! Ej!
Jay, Jay. Brawo, Jay, pobiłeś mojego człowieka. Cholery, tą maskę ty pilu zamawiasz. Dobra, co my robimy? Co się dzieje? Uciekajcie. A co z nimi? Miałeś im nic nie robić przecież. No, nic im się nie stało. Tam tylko lekko poturbowani. Dawaj. Tego tak samo, bo nowego bardziej szkoda. Dobra, nie wiem. Zwijaj się stąd. Mam nadzieję, Dave'o, że nie zrobisz nic głupiego. Ja pierdziele. Z kija dostałem. Cały jesteś? No, trochę boli. Mogłeś nie zakładać tej maski, debilo. Oni ci pomylili chyba. No ten jeden to na pewno. Ja pierdylam, widzowie, no nic, no. Zobaczymy, pewnie dopiero się jutro dowiemy, czy Dave'on przypadkiem nic im nie zrobił. Myślałem, że to się bardziej pokojowo zakończy i bardziej na jakiejś rozmowie czy coś, ale widać, no, nadzieja matką głupie, jak to się mówi. No ale dobra, widzowie, ja będę się z wami żegnał, dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. No i co, widzowie, widzimy się za 2 dni w kolejnym filmie na kanale. Jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy. No co, zostawiacie lajka i suba na dole. Widzimy się za 2 dni na kolejnym odcineczku na kanale. Siemano.